Tak się kończy Księga Daniela. Smutno się rozpoczynała niewolą, a kończy się wyzwoleniem. Jak zakończy się ten wielki bój, o którym tak dużo na ostatnich spotkaniach mówiliśmy? Jak wcześniej zasygnalizowałem, to, co jest przed nami, jest to najlepsze, co Bóg ma dla swojego ludu. Witam serdecznie i was, i internautów, gdziekolwiek jesteście. Jestem przekonany, że te spotkania w jakiś sposób zespoliły nas, zjednoczyły z proroctwami biblijnymi, nawet nas tutaj z sobą, tę gromadkę osób, i czuję osobiście więź z tymi, których nie widzę, ale jestem człowiekiem wierzącym i wiem, że tam jesteście. Dziękuję za to bardzo Bogu. Chciałbym zapytać, czy jest tutaj osoba, która była obecna na wszystkich spotkaniach i nie opuściła ani jednego? Są takie osoby. Są takie osoby, chwała Bogu. A wy tam, za komputerami, u siebie w domach, kto nie opuścił żadnego? No nie wstydźcie się, pokażcie ręce. A kto opuścił tylko 3 razy? Rachubę się stracili. To było strasznie dawno temu, rozpoczęliśmy w lutym przecież. 3 albo 4. W terenie, to znaczy w terenie, gdzie się urodziłem, w Małopolsce, to mówią czapka mniej, czapka więcej. Ważne, że korzystaliśmy z tego, co Bóg nam oferuje podczas tych spotkań, wtedy, kiedy mieliśmy taką sposobność. Cieszę się, że nasz Pan jest tak dobry i pozwala nam coraz lepiej zapoznawać się z Pismem Świętym. Czy podczas tych spotkań zauważyliście, że Biblię należy trochę uważniej czytać, jak do tej pory czytaliśmy? Bo tam są rzeczy, o które nieraz nawet pytamy. A myśmy je przed chwilą dopiero przeczytali. To jest zaskakujące. Ja siebie na tym ciągle jak gdyby spotykam, że pytania, które miałem, czytam jeszcze raz i mówię, nie, tam jest odpowiedź. A księgi prorocze szczególnie, księgi apokaliptyczne, Daniel i Objawienie, ja mówię, one mają taki moduł kolejarski trochę. Na rozjazdach kolejarskich, tam, gdzie są te zwrotnice, to gdy się dobrze przyjrzysz, to wiesz, czy pociąg pojedzie prosto, czy skręci. A to są milimetrowe różnice. Tylko przerzucenie, lekkie przerzucenie zwrotnicy. Już jesteś zupełnie gdzie indziej. Podobnie jest z czytaniem tych proroctw apokaliptycznych. Nieraz jesteśmy czymś zasugerowani i tak patrzymy do przodu, już tam daleko widzimy. I nagle ta zwrotnica została przełożona, a my jedziemy dalej prosto. Wykolejenia są bardzo, bardzo niepożądane, tak jak wylewanie wody, co zrobiłem przed chwilą. W każdym razie, czytając Pismo Święte, zwracajmy na to uwagę, co jest napisane. Skończyliśmy tym tekstem i zastanawialiśmy się, o co w tym tekście chodzi. Dzisiaj przed południem przeczytaliśmy 44 wiersz. Wtem przed straszą go, króla północy, jak pamiętamy, wieści od wschodu i północy. Dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu. Wieści od wschodu i od północy. O co chodzi? Już zapoznaliśmy się ze stronami świata, jak pamiętacie w Księdze Daniela. Mówiliśmy o kierunkach, w które tam będzie rozszerzał swoją działalność mały róg,
południe, wschód, kozioł z zachodu, baran ze wschodu, i który bodzie w różne strony. Króla północy i króla południa mamy, a tu nagle połączenie północy i wschodu. Biblia jest cudowną księgą i tak się składa, że Biblia na temat tych kierunków też ma coś do powiedzenia w aspekcie zbawienia, w aspekcie tych myśli, w które teraz wkraczamy w 12 rozdziale. Ale jeszcze jesteśmy w rozdziale 11. Przeczytajmy kilka tekstów, które nawiązują do tych rzeczywistości, które wspomniane zostały w wierszu 44. W księdze Izajasza proroka w rozdziale 41 czytamy takie słowa. Słuchajcie mnie w milczeniu wyspy. Wy zaś narody nabierzcie siły. Niech przystąpią, a potem niech mówią, razem stańmy do rozprawy. Któż wzbudził na wschodzie tego, któremu towarzyszy zwycięstwo na każdym kroku, który poddaje narody swojej mocy i podbija królów, którego miecz ściera ich na prok, a łuk rozwiewa jak plewę. Wzbudziłem na północy męża, przybył, na wschodzie słońca kogoś, kto wzywa mojego imienia, zdeptał władców na błoto, tak jak garncarz ugniata glinę. Gdy włożymy w kontekst sytuacyjny to proroctwo i tę zapowiedź, to ona później jest rozszerzana aż do 45 rozdziału. Chodzi o wyzwolenie narodu Bożego z Babilonu. I to są proroctwa o Cyrusie, który przyjdzie ze wschodu, przyjdzie z północy, bo od wschodu, aby dostać się na te tereny, gdzie lud Boży ma się znaleźć, to są te kierunki. Mówi na wschodzie temu, któremu towarzyszy zwycięstwo na każdym miejscu. Na północy męża. On przychodzi. On ratuje mój lud. Inny tekst w księdze Malachiasza. Nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Znowu jakaś rozprawa, znowu jakieś sądy, jakieś zakończenie procesu, rozliczenie Boga z ludzkością. I mówi, ale wam, którzy boicie się Boga, wzejdzie słońce sprawiedliwości. O czym tutaj jest mowa? Łukasz, który częściowo tylko nawiązuje do Malachiasza, ale nawiązuje, mówi o narodzeniu Pana Jezusa. Przepraszam, o narodzeniu Jana Chrzciciela, który był tym, który torował drogę Jezusowi. A ty, dzieciątko, prorokiem najwyższego nazwane będziesz, to są słowa Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela, bo pójdziesz w przód przed obliczem pańskim, abyś gotował drogi jego. A iżbyś dał znajomość zbawienia ludowi jego przez odpuszczenie grzechów ich, przez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, w których nawiedził nas wschód z wysokości, aby się ukazał siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci ku wyprostowaniu dróg naszych na drogę pokoju. Zresztą później w Ewangeliach spotykamy, gdziekolwiek Chrystus się pojawił, Mateusz bodaj w 4 rozdziale mówi, że Galileja, ta kraina ciemności i pogan, ujrzała wielkie światło, gdy pojawił się Chrystus. Apokalipsa. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła w
występującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego, który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi, mówiąc: nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Pieczętowanie ludu Bożego, gromadzenie ludu Bożego odbywa się przez anioła, który przychodzi od wschodu słońca. Czy zauważyliście, że wejście do świątyni izraelskiej, o tym mówiliśmy kiedyś, cały wykład, było od wschodu. Usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych. Mamy też w Apokalipsie trójanielskie poselstwo, które obiega cały świat. I co oznajmia? Właśnie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Właśnie wyzwolenie. Właśnie drogę do zbawienia. Właśnie ostrzeżenie przed odstępstwem i odejściem od Boga i obietnicę życia wiecznego. Zaraz następna scena za tą sceną trzech aniołów to jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Bardzo ciekawy jest tekst w 16 rozdziale Apokalipsy. Wylał szósty, tam aniołowie wylewają tę czaszę gniewu Bożego, czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów od wschodu słońca. Połączmy to. Tu chodzi o upadek duchowego Babilonu. Mowa jest o Eufracie. Pamiętamy, jak Cyrus, ten król od wschodu słońca i północy, zdobył Babilon? Wysuszył wody Eufratu. Myśmy o tym mówili. Gdy mówiliśmy, jak po Babilonie na scenę dziejów w historii weszła Medopersja. Pozbierajmy te wszystkie informacje na jedną planszę. Cyrus, wybawca ludu z niewoli, z Babilonu, gdzie Daniel przez całe swoje życie dorosłe i młodzieńcze był. Od 18 roku życia do 90 roku, 72 lata, Daniel jest w niewoli, gdy go spotykamy podczas ostatniej wizji. A więc dłużej niż niewola, bo niewola ile miała? Według Jeremiasza? 70 lat. Daniel 2 lata dłużej jest już w niewoli. Są drobne szczegóły, ale jakże istotne i jak ważne. Malachiasz, mówiąc o Mesjaszu, nazywa go, to jest Słońce Sprawiedliwości. Gdy się ma urodzić, to ojciec Jana Chrzciciela mówi, że ty będziesz torował drogę temu, który nas nawiedzi, ten wschód z wysokości. Dokładnie ktoś mi to tłumaczył, że ten tekst można przetłumaczyć jak wschodzące słońce. Widzimy jucznie pierwszy brzask, a później to słońce wychodzi w całej krasie. Tak pokazana została misja mesjanistyczna naszego Zbawiciela, gdy był po raz pierwszy na tej ziemi. Zanim przyjdzie po raz wtóry, to anioł gromadzi jego lud, który żywo doczeka powtórnego przyjścia swojego Pana. I jest powiedziane, on od wschodu słońca przychodzi. Wszystko, co dzieje się pod adresem wyzwolenia ludu Bożego z duchowego Babilonu i wszystko, co jest napisane odnośnie powtórnego przyjścia Chrystusa, łączy się ze wschodem. To są wieści od wschodu słońca. I wreszcie ta droga królów od wschodu, którzy wyzwolą naród izraelski. Gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział i wiersz 27, to nawet gdy jest mowa o powrocie Pana Jezusa Chrystusa, to mówi, że to będzie tak jak błyskawica, która rozbłyska z jakiego kierunku? Od wschodu
aż na zachód. Zaczynamy kojarzyć, jakie wieści przerażą króla północy, któremu wydawało się, że wszystko może, który chciał być równy najwyższemu, który ogłosił się najwyższym autorytetem na świecie. Dowiaduje się, że ktoś inny ma przyjść. To tak jak Heroda przeraziły te wieści, że jakiś król miał się urodzić. Tak prorok Daniel mówi, że wtedy, gdy będzie największy rozkwit i największe powodzenie w gronie króla północy, w tym systemie, wtedy nagły strach sparaliżuje jego działania. To będą wieści od wschodu słońca. W zasadzie każdy z nas może wybrać sobie którąś ze stron. Myśmy mówili o Izraelu przed niewolą. W zasadzie to było już po drugim najeździe na Jerozolimę, gdy Ezechiel zabrany do niewoli w drugim najeździe, później ma wizję i pokazana mu jest świątynia w Jerozolimie. Pamiętacie, co czyni tych 24 starców, którzy tam są w świątyni? Są odwróceni tyłem do świątyni i kłaniają się na wschód słońca. Kult fałszywego bóstwa zawsze rywalizował z prawdziwym Bogiem. Zawsze. Niektórzy mówią, że aby walczyć z Bogiem, to trzeba tak bardzo od Niego się różnić, jak to jest tylko możliwe. Nie demon. Nie demon. Gdy Izajasz opisuje upadek tego Lucyfera, to mówi: ty przecież mawiałeś w sercu swoim, wstąpię nad niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze narad, na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Dlaczego tam chciał swoją stolicę założyć? Bo tam Bóg ma swoją stolicę. Tam Bóg ma swoją stolicę. Prawdziwym królem północy jest Bóg. Gdybyśmy studiowali Apokalipsę, to zobaczymy, na co diabeł się zdobywa. Tam to wyraźnie jest pokazane. Niektórzy kwestionują istnienia Ojca, Syna i Ducha Świętego jako trzech istot osobowych bóstwa. W Apokalipsie diabeł podrabia Trójcę. Dokładnie. I to jest rozpisane w rozdziałach całych. Jest ktoś, kto pełni funkcję Boga Ojca, ktoś, kto pełni funkcję Syna Bożego i jest ktoś, kto pełni funkcję Ducha Świętego. Tutaj jest powiedziane, że diabeł chciał zasiąść na górze narad, na najdalszej północy, tam, gdzie na te narady go nie dopuszczano. Powiedział: a ja to jednak osiągnę. Dziwimy się, że Adamowi i Ewie później, chcąc ich zdystansować do Boga i chcąc im zabrać to, co Bóg im przygotował, obiecywał to samo: będziecie mądrzy tak jak Bóg. Mnie tylko chodzi o to, żebyście się do Boga upodobnili. Czy pamiętacie, że w chrześcijaństwie apostoł Paweł, opierając się zresztą na proroctwie Daniela, co bardzo wyraźnie tam jest zaznaczone, mówi, że w Kościele Bożym usiądzie człowiek, który będzie się udawał za Boga. I my żyjemy w epoce, kiedy to należy już do historii. Tak się już stało. Diabeł zawsze tego pragnął. I teraz nagle on, król północy, który podporządkował sobie odpowiednie systemy, i ten system króla północy, on się nie odgradza od Boga, on się do Niego upodabnia tak, jak tylko może. On nie eliminuje myśli tego Boga, ale też nie korzysta z pełni Jego błogosławieństw.
Ten Bóg jest mu potrzebny i wygodny do tego, co ma pomóc w realizacji jego własnych planów. I teraz ten uzurpator dowiaduje się, że wschód się odezwał. To nie Chiny, to nie Japonia, to nie plemiona mongolskie. My czasem zbytnio chcemy spolitykować proroctwa Pisma Świętego. To jest wielki bój o zbawienie, a nie o terytoria, nie o ryż, nie o ropę, nie o cokolwiek innego. Wieści od wschodu słońca prawdziwie przerażą tego, który wie, czym to się zakończy. Jak błyskawica pojawia się od wschodu, jaśnieje aż na zachód. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wydawać by się mogło, że takie potęgi gospodarcze, polityczne, religijne, jakie oglądaliśmy poprzez pryzmat proroctw i opisów historycznych, narracji w Księdze Daniela, że mogą sobie poradzić bez Boga. Dlaczego nie? Ale proroctwo zapowiadało raz za razem, że one będą powstawać, rozkwitać i więdnąć jak kwiat, jak trawa. Popatrzmy na to, co było w drugim rozdziale. Jakie bogactwo, jaka potęga. I kamień, który nie bywał w ręku, doprowadził to wszystko do końca. Siódmy rozdział, szczególnie czwarte zwierzę, czwarta bestia i ten mały róg. Przyjdzie sąd, zapadnie wyrok i pozbawią go władzy i to wszystko zostanie mu zabrane i on sam upadnie. Ósmy rozdział, dokładnie to, co czytaliśmy w jedenastym rozdziale. Bez zahamowań, bez ograniczeń, nie ma sobie równego, a jednak bez ręki ludzkiej będzie zniszczony. Bóg przez proroka Daniela wielokrotnie i w sposób dramatyczny obnażał te zgubne nadzieje na świetlaną przyszłość, nadzieje ludzi podejmujących walkę z Bogiem, a także z jego planem zbawienia, zniekształcającym ten plan zbawienia. Niezależnie czy to potęgi polityczne, polityczno-gospodarcze, religijne, polityczno-religijne, one wszystkie przestaną istnieć. Wszystkie systemy upadną. Przypomnijmy sobie jeszcze te dwa rogi. Wydawać się mogło, że nic im nie zagrozi. A jednak proroctwo zapowiedziało klęskę i my to już oglądamy z perspektywy oglądu historycznego. Wieki minęły od czasu upadku tej dominacji małego rogu siódmego rozdziału, a ósmy rozdział nadal oglądamy w jedenastym rozdziale i przebieg tych wydarzeń, które tam zostały sygnalizowane. Mimo ostrzeżeń i zachęty do zawierzenia Bogu, jakie znajdujemy na kartach Pisma Świętego, wielu poszło drogą donikąd, drogą na śmierć. Zasadzkę taką, w jaką sam demon wpadł, zastawiał wielokrotnie na ludzi. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Sygnalizowałem to, a teraz mamy ten tekst z listu Pawła do Tesaloniczan. Nie nastanie pierwej powrót Chrystusa, bo tam o tym jest mowa, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub co jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Daniel ponad 5 wieków wcześniej o tym pisał. I Paweł to potwierdza. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych,
którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Zaskakujące. Ci wszyscy ludzie, którzy giną, to nie są ludzie nieświadomi Bożej miłości. To nie są ludzie, którzy nie mieli szansy na zbawienie. Nie mieli szansy opowiedzieć się za Nim. Co było ich błędem? Czego nie przyjęli? Miłości prawdy. Nie prawdy. Prawdę można do głowy przyjąć. Prawdę trzeba umiłować. Tak długo, jak prawda rozgrywa się tutaj na bazie komórek szarych naszych, to możemy być bardzo dobrze z nią zapoznani. Możemy argumentować. Ale jeżeli umiłujemy prawdę, to ta prawda nas zmieni, to ta prawda nas ukształtuje na nowo. To było celem, że zaczęliśmy się spotykać tutaj z księgą proroka Daniela, aby obserwując Daniela, tych młodych ludzi, sytuację w narodzie Bożym, w Kościele Bożym w tamtym czasie, patrząc na siebie, patrząc na nasz Kościół, wyciągać wnioski. Możemy to teoretycznie przyjąć. Możemy to zrozumieć, możemy to innym wytłumaczyć, ale jeżeli nas to nie zmieni, jeżeli nas to nie ukształtuje na obraz i podobieństwo Boże, jeżeli to nam nie pomoże być bliżej Boga, to straciliśmy tyle godzin, pomyślcie. Co więcej, tracimy nieraz całe życie. Apostoł Paweł tutaj po tych słowach, które powiedział, że ten zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga, zaraz następne słowa, które czytamy w liście do Tesaloniczan, brzmią tak. Czy nie pamiętacie, że gdy byłem z wami, to o tym wam mówiłem? A teraz wiecie, co przeszkadza, że ten niezbożnik jeszcze się nie objawił? Ale on zostanie odsunięty i wtedy, gdy ten, co przeszkadza, zostanie objawiony, ten syn zatracenia. Co przeszkadzało w czasach Pawła, że mały róg w całej tej krasie religijnej się nie pokazał? Rzym polityczny. I Paweł to doskonale rozumiał. To jest niesamowite. Jaka będzie odpowiedź na te wieści ze wschodu słońca? Rozbije wspaniałe namioty swoje, a ma wspaniałe namioty. Przecież ma w swoim orszaku cały Egipt, wszystkie klejnoty i wszystkich, którzy albo ideologicznie, albo jako najemnicy, jak Kuszyci i inni, będą działać na jego rzecz. Rozbije swoje wspaniałe namioty między morzem a prześliczną świętą górą. Morze, symbol morza, znamy go już z Daniela. To są ludy, narody, pokolenia, języki. Gdybyśmy teraz przerzucili się do Apokalipsy, do 17 rozdziału, to tam ukazane to jest jak morze. I Daniel, anioł mówi Janowi, to są ludy, narody, plemiona, języki. A prześliczna, święta góra? Gdybyśmy czytali proroctwo Joela, to jest prorok też piszący o czasie końca, to tam się dowiemy, to jest święta góra Syjon, na której w Jerozolimie był pałac króla, gdy król był przedstawicielem Boga. Ale ta góra była symbolem tej góry tam na północy, góry Narad, gdzie Bóg prawdziwie zamieszkuje. Bo tutaj tylko swoją obecnością zaszczycał w świątyni, a również w tych aspektach panowania na górze Syjon, szczególnie w czasach Dawida. I ta góra Syjon była symbolem
Boga panującego nad swoim ludem i tego ludu całkowicie mu poddanego. Rozbije swoje wspaniałe namioty pomiędzy prześliczną ziemią, świętą górą, a morzem. Z jednej strony będzie miał poparcie mnóstwa ludów, narodów, pokoleń i języków. A z drugiej strony będzie jedyny przeciwnik. Bóg i jego lud. Kto zwycięży? Apokalipsa nam mówi, ja nie jestem wdową, ja smutku nie ujrzę. Tu żadnego smutku nie będzie. Tu będzie zwycięstwo. A gdy szósty anioł wylewa swoją czaszę, czaszę Boga, to Eufrat wysycha. I król, ten uzurpator, król północy, nie ma już wsparcia. Dlatego ten tekst się kończy tak. Wtedy, kiedy rozbije wspaniałe namioty między prześliczną świętą górą a morzem, wtedy dojdzie do swojego kresu i wtedy nikt mu nie pomoże. Do tej pory nikt przed nim nie mógł się ostać. W tej chwili będzie potrzebował pomocy, ale nikt nie będzie mógł w stanie mu pomóc. To będzie już koniec. Apokalipsa nam ukazuje ten obraz. I tutaj mamy przywołanie jeszcze z Izajasza, 41 rozdział. Gdy Cyrus powstał przeciwko Babilonowi, Babilon czuł się tak pewnie. Był ogrodzony potrójnym murem. Woda Eufratu mu pomagała. Pili tamtej nocy, byli pijani, tak jak Apokalipsa mówi, że świat będzie pijany winem szaleńczej rozpusty Babilonu w czasie końca. I w tej pijanej nocy woda Eufratu wyschnie i poparcie narodów ustanie. Nikt mu już nie pomoże. Odwołuje się znowu do tych tekstów z Daniela, bo przecież spotykamy się z Księgą Daniela. Końcówka 2, 7 i 8 rozdziału i teraz 11 rozdziału. I tak wchodzimy w rozdział 12. Piękny rozdział. Bardzo interesujący. W owym czasie powstanie Michał, książę wielki, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. A więc w tej ostatecznej potyczce na arenę występuje Michał. Ludzie, którzy walczą z Bogiem i jego ludem, są tylko narzędziami tego fałszerza, oszusta, szatana. I ta rozgrywka naprawdę od samego początku, gdy zaistniała potrzeba czegoś takiego, miała rozegrać się między Chrystusem i szatanem. Zwróćcie uwagę, że gdy Chrystus mówi o scenie sądu ostatecznego i mówi o tym, że wielu, wielu ludzi będzie musiało zginąć, to mówi, idźcie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany dla kogo? Dla diabła i dla jego aniołów, nie dla ludzi. Ludzie mogli być uratowani. Bóg zrobił wszystko, by uratować każdą jednostkę ludzką. To miało być spotkanie prawdziwego króla północy z tym uzurpatorem i doprowadzenie go do upadku na oczach całego wszechświata, który widząc jego działalność odrzucił go dla dobra wszechświata. Szkoda, że będzie inaczej, że wielu ludzi podzieli los
diabła. Ale jest powiedziane, że gdy orędownik, wiemy kto to jest Michał, o tym już mówiliśmy, nazwany jest też orędownikiem w wielu miejscach Pisma Świętego, pośrednikiem, orędownikiem, jedynym pośrednikiem. W pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 2, wierszu 5 czytamy ten tekst, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem i człowiekiem, to jest człowiek, Chrystus Jezus. Bo nie mógłby być pośrednikiem, gdyby nie był zarazem Bogiem i człowiekiem. Pozostając w niebie, nie mógł być pośrednikiem. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków napisał, aby mógł być miłosiernym kapłanem, to musiał przejść przez ten padoł cienia i śmierci. Ale mowa jest, że wtedy też nastanie wielki ucisk. Został nazwany tutaj, określony, może nie nazwany bezpośrednio, ale ucisk, jakiego nigdy nie było. Jaki to ucisk, którego nigdy jeszcze nie było, a który ma być związany z czasem przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, kiedy to lud Boży będzie wybawiony. Ten tekst mamy jeszcze raz podany w prawej kolumnie i mamy inny ucisk, który też tak został określony, bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata i dotąd, i tu jest zastrzeżenie, i nie będzie takiego ucisku. Jak pogodzić te dwa teksty? Gdy czytamy uważnie, to ten tekst nam to do końca się wyjaśnia. Ja wyświetliłem tylko 21 tekst. Przeczytajmy 22. Już mamy wyjaśnioną sprawę. Ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Z tym akcentem spotkamy się jeszcze w 12 rozdziale Księgi proroka Daniela. Ucisk, jakiego nie było od początku świata i dotąd i nie będzie. Pod względem długości trwania. Bo aby ktokolwiek ocalał, to trzeba było nie intensywność skrócić, tylko czas jego istnienia trzeba było skrócić. I Bóg to zrobił. Jest ten ucisk, którym uciska mały róg z 7 rozdziału, zresztą i 8 w jego fazie religijnej i który miał dotrwać do roku 1798, jeżeli dobrze liczymy ten czas, czasy i pół czasu. Został skrócony przez reformację. Stępione to ostrze zostało. To prawda, kontrreformacja szalała w dalszym ciągu. Ale to już nie było to, co było przedtem. Ludzie już mieli Pismo Święte w rękach. Teraz chociaż można było ich nękać, to już wiedzieli, jaką wartość ma Pismo Święte i do Boga należeli. Tu natomiast nie jest nic powiedziane na temat czasu istnienia. Wartość narracji wskazuje nam, że to będzie krótki, ale bardzo intensywny ucisk. I Biblia, zarówno Daniel tutaj, jak i Apokalipsa, mówi o tym. O tym ucisku poprzedzającym powtórne przyjście Chrystusa. I tutaj będzie ucisk, jakiego do tej pory nie było. Równocześnie dla przyjaciół Boga i dla wrogów Boga. Daniel 7 rozdział, wiersze 21, 5, 11 rozdział, wiersz 33, Apokalipsa 13 rozdział, wiersze 15 do 17 mówią o prześladowaniach ze strony wrogiej Bogu koalicji i tego małego rogu. Jeremiasz pisze o trwodze nocy Jakubowej. I to nie jest ucisk już tylko zewnętrzny z uwagi na prześladowania. To jest ucisk spowodowany stanem ducha,
Anioł, który spotkał się z Jakubem, wystarczyło jedno uderzenie, że ten do końca pozostał kaleką. Ale trwogą nocy Jakuba było to, w jakim stanie on jest i chce się spotkać ze swoim bratem. Jeremiasz obiecuje, że jakikolwiek byłby to straszliwy ucisk, to lud Boży z niego będzie wybawiony. To będzie badanie własnego sumienia. Wtedy nie będziemy się nikim i niczym interesować. Wtedy będziemy stali przed lustrem własnej rzeczywistości, własnego życia. A to jest ucisk. A to może spowodować trwogę. Ale i wrogowie Boga będą cierpieć ucisk. W 14 rozdziale Apokalipsy, gdy mowa była o tym, jak strasznie prześladowany będzie lud Boży, to mogłoby się znajdować również te fragmenty i po lewej stronie, to tam jest powiedziane, ale kto czym wojuje, od tego zginie. I mały róg, i Babilon, który tak wiele zła czynił, ma przed sobą 7 plag. I to jest ucisk niezbożnych już. I my wiemy, że to w krótkim czasie będzie. Najpierw będą uciskani sprawiedliwi. Mówimy o ucisku zewnętrznym. Później będą uciskani poprzez plagi bezbożni. A trwoga nocy Jakubowej? Chyba tak długo, jak przyjdzie wyzwolenie, aż przyjdzie świt. Aż królowie od wschodu słońca przyjdą, tak jak świt w nocy Jakubowej wyzwolił tego męża Bożego. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, słyszy słowa Gabriela Daniel, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Zmartwychwstanie to jest ta błogosławiona nadzieja. To jest ta cudowna rzeczywistość, która jest naszym pocieszeniem. To jest nadzieja dla chrześcijan. Aczkolwiek rzeczywistość ta nie jest przyobiecana tylko chrześcijanom, ludziom wierzącym w Chrystusa. Zmartwychwstaną wszyscy. Niektórzy woleliby nie zmartwychwstać. Zmartwychwstaną jednak wszyscy. To może kogoś przerażać. Nieważne kiedy, zmartwychwstaną wszyscy. Jedni do żywota wiecznego, drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Ale czy ten tekst dotyczy tego ogólnego zmartwychwstania, o którym czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale, czy w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, czy w Apokalipsie w 20 rozdziale? Wszystko wskazuje na to, że nie. Że to jest jakieś inne zmartwychwstanie. Niektórzy ludzie przeżywają szok. Jak to jest możliwe? To jest możliwe. Pamiętajmy, że takie szczególne zmartwychwstania już znamy w historii zbawienia. Mojżesz został tak wzbudzony po swojej śmierci i zabrany do nieba. Zmartwychwstali wierzący ze Starego Testamentu, którzy byli w grobach wtedy, gdy Chrystus wyszedł z grobu. Przy Jego zmartwychwstaniu. Co się z nimi stało? Nie mamy wyraźnego opisu, mamy tylko wzmiankę w liście do Efezjan, że Chrystus, gdy wracał na wysokość, to wiódł z sobą pojmanych więźniów. Tych, których śmierć więziła, on odbił i odebrał, i zabrał. Niektórzy mówią, że to jest tych 24 starców. Ale to dopiero, gdy czytamy Apokalipsę. Wtedy się dowiadujemy, czy to są ci ludzie, czy nie. A może zostawmy to, to jest Apokalipsa. Nadzieja ludu Bożego w Starym Testamencie zasadzała się na zmartwychwstaniu. Niektórzy mówią, że Stary Testament prawie że wcale nie zna pojęcia zmartwychwstania. Przed sobą mamy tylko jeden tekst
z Izajasza 25 rozdziału. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza. Usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział, będą mówić w owym dniu, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Ktoś powie, no tak, ale tu nie ma słowa zmartwychwstanie. Nie ma. W 57 rozdziale proroka Izajasza jest powiedziane, gdy Bóg mówi, skryjcie się na maluczką chwilę, aż przeminie rozgniewanie i wtedy powstaną z grobu, ożyją, i prorok mówi, ożyją trupy twoje. Wyraźnie na to zwraca uwagę. I Job z czasów Mojżesza żyje tą nadzieją. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i w dniu ostatecznym nad prochem moim stanie. I chociaż ciało się rozpadnie, to ja zobaczę swojego Boga. Ale w Piśmie Świętym znajdujemy kilka tekstów, i to w Apokalipsie też, i w Ewangeliach też, które mówią nam o innym jeszcze zmartwychwstaniu. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać przed nim wszystkie plemiona ziemi. Gdy Chrystus przychodzi, ten orszak, ten wspaniały pochód, tę procesję, jeżeli ktoś woli, z nieba, zobaczą wszyscy żyjący. To jest naturalne. Gdy Chrystus zbliży się do naszej ziemi, to z Jego nauki wiemy, że pośle swoich aniołów i wtedy obudzą, z grobów wyprowadzą zbawionych. Paweł mówi, i wtedy zostaniemy zabrani z Chrystusem i tak zawsze z Nim pozostaniemy. Bezbożni, jak tu ktoś wspomniał, oni dopiero po milenium się obudzą. A co z tymi? Ktoś się ma wcześniej obudzić? Tak, ci, którzy go przebili. Dużo na ten temat różnych teorii jest. Nawet posiłkujemy się tutaj nieraz, no ja akurat nie, ale my czytający Pismo Święte z listu do Hebrajczyków, że gdy grzeszymy po wzięciu znajomości prawdy, to tak jak gdybyśmy na nowo krzyżowali Chrystusa. Nie, tu nie o to chodzi. Absolutnie nie o to. Jezus Chrystus mówił też o zmartwychwstaniu i konieczności zmartwychwstania sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Gdy Pan zstąpi z nieba, to najpierw powstają ci umarli w Chrystusie, a inni z umarłych nie ożyją, aż się dopełni 1000 lat. Wobec tego, o czym jest mowa w 7 wierszu. Gdy Chrystus był sądzony, ewangeliści to sprawozdają, i Mateusz, i Marek. Akurat mamy tutaj tekst z Ewangelii Marka. Zapytał znowu go arcykapłan. Chrystus stoi przed radą najwyższą i rzekł mu, czy ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? A Jezus rzekł, jam jest. I ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Idzie wśród obłoków, ujrzy go wszelkie oko. Jest to przyjście, na które czekamy. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty swoje i rzekł, na co potrzeba nam świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Co się wam zdaje? Oni wszyscy rzekli, że zasługuje na śmierć. Chrystus dał obietnicę swoim oprawcom. Zobaczymy się. Zobaczymy się, gdy będę wracał. I Apokalipsa to potwierdza. Ale Księga Daniela mówiła, że niektórzy z tych, co wtedy powstaną, to będą
przeznaczeni dla życia wiecznego, inni na pohańbienie i wzgardę. A więc ta sprawa wzgardzonych już nam się wyjaśniła. A ci do żywota wiecznego? W Apokalipsie, w 14 rozdziale, mamy takie ciekawe informacje. Po przedstawieniu poselstwa trójanielskiego, 12 wiersz informuje nas, tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Ci, co w Panu umierają, jak wynika z pierwszego listu do Tesaloniczan, są wszyscy błogosławieni. I z wielu innych miejsc i tekstów Pisma Świętego. Co tutaj robi to słowo odtąd? Błogosławieni są odtąd umarli.